Hey everybody, this is Shamika Copeland. I'm very excited to be coming back to Poland. The last time I was in Poland, I was pregnant with this guy. So that's been a while because he's 5 now. So I'm really, yep, you were in my belly. So I'm really looking forward to coming back. It's going to be so much fun. Please come on out to Suwałki to see us. Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. W minioną sobotę na trasie Olecko-Suwałki w pobliżu miejscowości Orłowo doszło do zdarzenia motocyklisty z przebiegającym drogę łosiem. Przybyły na miejsce zdarzenia służby ratunkowe, zabrały rannego kierowcę jednośladu do szpitala. Niestety na skutek odniesionych obrażeń 37-letni mężczyzna zmarł. Pierwszy lipcowy weekend na drogach województwa podlaskiego obfitował w kolizje i wypadki. Policjanci jeszcze w niedzielę apelowali o rozsądek podczas powrotów do domów. Jednak nie do wszystkich te prośby i przypomnienia dotarły z wystarczającą mocą. Okazało się, że letni weekend dla wielu kierowców był zakrapiany. Kontrole trzeźwości przeprowadzone tylko w poniedziałkowy poranek pozwoliły wyłuszczyć aż 40 kierujących pod wpływem alkoholu. Zasiadając w wolnym od pracy dniu do biesiadowania, warto pamiętać, że następny poranek może przynieść niespodziankę w postaci niepełnego wytrzeźwienia. A zatem umiar, mości panowie i panie.